Kochani, prawda jest taka, że jak rozmawiam z ludźmi, niestety też z naszego kościoła, bo tak się okazuje, że najczęściej rozmawiam z ludźmi z naszego kościoła albo zespołu, nie ma zbyt dużo innych ludzi, to najczęstszym zdaniem, jakie pada, jak wchodzimy w jakieś konkretne omawianie jakiejś sytuacji, to pada zdanie, nie wiem jak to zrobić. Nie wiem, jak to osiągnąć. Ktoś zakorzeniony mocno w nauce apostolskiej, ale w którymś momencie ta wiedza nie jest przekuta na praktyczną mądrość. Nie jest przekuta na praktyczne działanie. Nie wiem, ale ja nie wiem. Nie wiem, jak to zrobić, wiesz, bo ja znam naukę, ale teraz z tego punktu A ja nie wiem, co ja mam zrobić. Dlatego dzisiaj będę mówił do Was poselstwo. To poselstwo będzie połączone też z moim świadectwem, pewną moją pokutą, czym się później z Wami podzielę. Na temat imienia Boga nazwałem to Bóg Know How. Bóg Wiedzieć Jak. Bóg Wiem Jak. To takie imię Boga. Jak dobrze czytacie Biblię, to w tych białych literach na pewno to przeczytacie. Że to jest Bóg, wiem jak. Więc o tym będziemy dzisiaj mówić. I zacznę od objawienia Jana, 19, yy, rozdział, wersety 90. I rzecze do mnie, napisz, Błogosławieni, którzy są zapraszeni na weselną ucztę Baranka. I rzecze do mnie, to są prawdziwe słowa Boże. I upadłem mu do nóg, by mu oddać pokłon. A on rzecze do mnie: nie czyń tego. Ja mam Twój i braci Twoich, którzy mają świadectwo Jezusa. Bogu oddaj pokłon. A świadectwem Jezusa jest duch proroctwa. Czy jesteś zaproszony na ucztę weselną Baranka? Musisz sobie odpowiedzieć na te pytania. Bo jak będziesz czytał Biblię, nie odpowiadając sobie na te pytania, czy to słowo mnie dotyczy, czy ja mam miejsce przy stole, czy przy stole na uczcie baranka jest kartka Michał Korgol, moje miejsce, nikt nie ma prawa ruszyć, czy nie, czy czytam jako zewnętrzną historię, czytam sobie jakąś opowiastkę, jakieś baśnie Andersena, ale ja jestem z boku. Jesteś zaproszony? Amen. Powiedz to! Amen. Ja też jestem. Czy należysz do Jezusa? Wiecie, to jak czytamy Biblię, ja zawsze o tym mówię, nie czytaj Biblii na akord. Bo ja z wieloma osobami, jak rozmawiam, to jest ten system nauki w szkole, który był. Przeczytać od do, od do. Czytam, mam zadane e, na wakacje lekturę. Podzielę sobie, w tym tygodniu przeczytam tyle stron, w tym tyle stron, w tym tyle stron, tak? Żeby odbębnić jakąś sztukę. Żeby przeczytałem Biblię, ja przeczytałem Biblię, całą Biblię przeczytałem w tym miesiącu, całą Biblię. Co z niej wziąłeś? Przejrzałeś się w tym, zanurzyłeś się, tak? Więc wracając do tego słowa, czy należysz do Jezusa, czy jesteś nowonarodzony, czy jesteś zjednoczony z Bogiem, z jakim Bogiem, z Bogiem wiem jak, z Bogiem wszechwiedzącym, czy z takim Bogiem, to jest ważne, żeby sobie w ogóle odpowiedzieć na to pytanie: czy ja jestem zjednoczony, czyli czy jestem jedno z Bogiem, który wie jak, z Bogiem, który jest wszechwiedzący. Bo jeśli nie zadasz sobie to pytanie, to nadal jest to informacja zewnętrzna. Że jest taki Bóg, że on wie, ale on gdzieś wiesz, fruwa na obłoczkach. A to nie o to, w ogóle nie o to chodzi, nie? I teraz, jeśli tak jest jesteś zaproszony na tą weselną ucztę baranka, to świadectwem Jezusa w tobie jest duch proroctwa. Świadectwem Jezusa w Tobie. To nie jest napisane, że to oznacza, że jesteś prorokiem na urzędzie. To nie o to chodzi, w ogóle to nie, nie o tym mówimy. To jest napisane, że świadectwem Twojego Nowego Narodzenia tak, jest to, że w Twoim duchu, w Twoim duchu, w Twoim wnętrzu znajduje się odpowiedź na każde Twoje pytanie. Bowiem, jednocząc się z Bogiem, zjednoczyłeś się z Bogiem wszechwiedzącym, Bogiem wiem jak. Rozumiecie? Wewnątrz mnie jest odpowiedź. To jest cały czas ta historia. I to wie, wiele razy o tym mówimy, a jest tak, że poszukuje się tej informacji na zewnątrz. Ta informacja z zewnątrz niech ktoś tobie potwierdzi. Ale szukaj odpowiedzi w zjednoczeniu z Bogiem wiem jak. W ogóle jak pisałem to słowo. Bóg mi przypomniał kolegę z moich zawodowej drogi, który nazywał się. Michał wie jak. Ja mówię. Zaraz, zaraz mówię, ale to nie on jest Michał Wiejak, to ja jestem Michał Wiejak. Ja jestem, a, a tak naprawdę jestem Michał jak. Tak się nazywam. Wiecie, tak się nazywam. Oglądaj się tak, wiele osób dzisiaj zastanawia się, wiecie, bo jakie mam imię w duchu, jak to jest. Jeśli nie wiesz, jeśli nie zobaczyłeś, to zacznij mówić o sobie, Asia, wiem jak. Przedstaw się. Przemek wiem jak. Mirek, wiem jak. Tak się nazywam, tak? Matylda, wiem jak. Rafał, wiem jak. Mów tak do każdego dnia, który rozpoczynasz. Mów tak do każdej rzeczywistości. Buduj to w sobie, wiem jak. Wydobywaj to, co jest w Twoim wnętrzu. Bo jeśli Ty nie uwolnisz w to wiary, że Ty jesteś, wiem jak, tak? To zaraz Twoja głowa wyśle ci projekcje, że Ty nie wiesz, jak. I znowu mówisz, muszę gdzieś pojechać, musi się coś wydarzyć. Musi coś tam coś tam być zewnętrznego. Ale to jest Bóg wiem, jak. To jest siła. W ogóle to, są, to jest broń. To są narzędzia konkretne do, do tego, żeby je wziąć. Ale teraz o co chodzi? Chodzi o to, że problem wielu chrześcijan polega na tym, że oni szukają odpowiedzi w swojej duszy. Mają jakieś pytania. Mają jakieś problemy. Mówią, że ja żyję z Bogiem, ja tam robię to czy tamto, ale jak zaczynam, ja podzielę się teraz z Wami chociażby swoim duszpasterstwem. Jak zaczynamy dotykać istoty problemu, to odpowiedzi są z duszy szukane, z doświadczenia, z umysłu, z tego, co rozum był w stanie zaakceptować. Tam, gdzie ustanowił jakąś granicę, to tu są szukane odpowiedzi. Bardzo często, tak? I ci ludzie tak naprawdę, oni nie wierzą Bogu, oni nie wierzą w to, że są zjednoczeni z Bogiem wiem jak. Bo ich umysł tego nie widzi. Ich umysł tego nie widzi. To są ludzie, którzy tak naprawdę stosują zarząd duszy. To dusza wielokrotnie. Oni w ogóle postrzegają siebie jako swoją duszę i tak naprawdę zapominają, że to duch zarządzać ma duszą. Duch ma zarządzać duszą. Czyli to są wiecie, ludzie intelektu, którzy nie zgwałcili jeszcze swojej głowy, tak? Bo poczucie, gdzie jest poczucie bezpieczeństwa takiego człowieka? Poczucie bezpieczeństwa takiego człowieka jest w intelekcie. Tam jest zakorzenione. Czy jeśli czegoś nie widzi. Jeśli czegoś nie dotknął, intelektualnie nie przeżył, to się czuję z tym bardzo niekomfortowo. Kiedy rozważałem sobie to słowo, kiedy modliłem się też o to, Duch Święty powiedział do mnie taką jedną rzecz, sobie zapisałem to. Samosprawiedliwy człowiek to człowiek polegający na swojej duszy, a nie na swoim duchu. To jest człowiek, który jest samosprawiedliwy. Wiecie, wszystko do nas mówi. Cała rzeczywistość do nas mówi. Taki przykład wam dam. Wczoraj byliśmy na, na ewangelizacji. Spałem z piątku na sobotę trzy godziny. Już byłem zmęczony po nabożeństwie. Głosiliśmy. I tak zacząłem sobie plamę czarną. Czarny atrament. I całe poselstwo ewangelizacyjne oparłem o tą plamę. Amen. Bo ta plama do mnie mówi. Amen. Mówi. I jest interakcja z ludźmi. Ona mówi do mnie, a ja... Uwalniam w ogóle w to wiarę. Widzę, jestem ukierunkowany, jestem, jestem nastawiony w ogóle na głos Boga. I z tej plamy robię poselstwo do ludzi, żeby pokutowali i rodzili się na nowo. A moja dusza marzy o tym, kiedy przyjedziesz do domu razem z ciałem za rękę, tak? Żeby się położyć i odpocząć. Ale ja uwalniam życie, bo widzę czarną plamę. No dobrze, ale... Kiedy Ty będziesz w stanie usłyszeć, że nawet kamienie do Ciebie mówią? Bo ja wiem, że wiele osób to powtarza, tak? No tak, jest napisane, że to kamienie będą mówić. Ale kiedy będziesz w stanie to usłyszeć? Wtedy, kiedy zaufasz, że jesteś zjednoczony z Bogiem, wiem jak, chociaż co, chociaż w swojej duszy. Często nie będziesz widział jeszcze rozwiązania. Nie będziesz widział. Wiecie, to nie, nie jest wiara, jak człowiek widzi w duszy swoje rozwiązania już, tak? To jest... To jest często odwołanie się do tego, co ktoś kiedyś tam w ogóle sobie przeżył. Nie? I teraz poleganie tylko na swojej duszy powoduje, że ta przestrzeń duchowej prawdy ona jest niedostępna. W pewnym sensie jesteś jak więzień. Wiesz, że świat jest wolny, ale go nie znasz, tak? Bo znasz tylko tej mury, tej, tej celi, która wytacza, wyznacza granicę. I teraz chcę wam powiedzieć o takich dwóch grupach ludzi, czy dwóch przypadkach. Znaczy w moim przypadku to też był jakby ja wyczerpywałem oba, oba przykłady. Pierwsze to jest tak, że ludzie mają taką tendencję, że niby przychodzą do Boga, ale chodzi o to, aby Bóg przyklepał ich intelektualną koncepcję. Jest przy tym cały religijny cyrk że ja przychodzę do Boga. Zaraz Wam też powiem o tym, bo dam Wam przykład ze swojego życia tego, ale tak naprawdę to jest duszewna jakaś koncepcja i chcesz, żeby ona była przyklepana. I się czujesz bezpiecznie, ona jest wygodna, wygodna dla Twojej duszy. Ja? Ale wiecie, co to jest w praktyce? To jest w ogóle eliminacja Boga już na starcie zagadnienia. Eliminujesz Go. W 2017 roku kiedy wcześniej ukradli nam samochód, ale ukradli na tyle dobrze, że to, co dostaliśmy z zakładu ubezpieczeń, to było lepsze niż byśmy go sprzedali. Eee, rozważałem, modliłem się i rozważałem zakup samochodu. I mówię, Boże, znasz moje intencje, znasz moje podejście. No chcę, żeby ten samochód był dobry, bo będę dużo jeździł, ale ja nie, nie chcę na niego dużo pieniędzy w ogóle wydać w ogóle. No i sobie siedzę przed oto moto i pojawia się nagle samochód. Taki jak te, w których szukam, o 20% tańszy. I wiecie, co ja zrobiłem w duszy mojej? Już podjąłem decyzję, że go biorę. Ale zrobiłem inny cyrk. Zawołałem moją żonę, wychodził i tak. Będziemy się teraz modlić. I się wcale nie modliłem. Ja już wiedziałem. Ja w ogóle chciałem coś przyklepać. Mało tego, jeszcze była w środę modlitwa, jeszcze na modlitwę w środę o to pomodliłem, pom bo pom 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 to był ten dzień. Po czym co się okazało? że przelałem 13 200 zł złotych złodzieją. Przelałem złodziejom, bo się, bo się yy, najarałem duszewnie. Wiecie, już nie, nie chcę tu tam wchodzić yy, w szczegóły tego, tak? bo to w ogóle była ciekawa historia. Nie? Ja się budzę następnego dnia, bo ja generalnie żyję z Bogiem. Ale pewne rzeczy były bardzo takie intelektualne czy duszewne. Bo ja się obudziłem następnego dnia rano i mówię do Julii, ty a mieliśmy podpisaną umowę, słuchajcie, i czas realizacji samochodu 28 dni, nie, 4 tygodnie. A ja się budzę następnego dnia, mówię, przynaliśmy kasę złodziejom. Ja już to wiem. W ogóle my pojechaliśmy na policję, to było dobre, zgłosić zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Słuchajcie, my składamy na komendzie w Nadarzynie w ogóle e, oświadczenie i mówię, tak, ale tu jest umowa, no tak. No ale to termin realizacji jest tam za 26 dni, no tak. Ale ja wiem, że ja tą kasę złodziejom, nie? faktycznie się okazało później, że to w ogóle byli złodzieje, oni tam przekręcili ludzi na, 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 na jakichś tam maszynach budowlanych na dużo większe pieniądze niż nas, no ale my byliśmy pierwsi, którzy zgłosili zagadnienie, ale to nie było z ducha, wiecie dlaczego? W ogóle się to wiadomo, że to nie było, ale ja w ogóle później tak bo jeszcze diabeł przychodził do mnie przychodził do mnie z potępieniem, że wiesz, no ty specjalisto od w ogóle prawa i od windykacji, ty no, tak mówił, nie? Ale pamiętam, pomodliłem się i mówię, Boże, o co chodzi w ogóle, bo zaczyna mi się jakieś zamieszanie w tym temacie robić. Była to prosta informacja. Trzy rzeczy, które mi się wyświetliły, gdzie byłem ostrzeżony. Trzy rzeczy, które w czasie tego cyrku religijnego, które mówiłem, że robię, tak naprawdę ja wyparłem, bo ja w swojej duszy chciałem, żeby przyklepał mi tak, Michałku, to jest ten samochód, a on mi pokazał że samochód był w komisie niemieckim, bo były niemieckie napisy, które ja widziałem. Ja później go tylko poprosiłem o to, że im pokazał. A dzwonię do gościa, razem przez telefon, on mówi, że sprowadzamy ten samochód z Francji. To była pierwsza informacja. Druga informacja była taka, że było tam niejasne jakieś wyposażenie. Ja ja dopisuję do umowy, bo to chcę, powiedzieć On mówi, nie ma problemu. Dopisz co chcesz generalnie, nie? A trzecia informacja była taka, że jak raz do niego dzwoniłem... To, to było jak. A czasami niedostępny, ale to był gdzieś w Czechach albo na Słowacji, czyli lewy numer. Dziękuję. Dostałem w 5 sekund informację z Ducha Świętego, jak poleciałem duszewnie. Rozumiecie, bo miałem koncepcję swoją. Ale mówiłem, że do Boga przyszedłem. Do Boga przyszedłem. Nie przyszedłem do Boga. Nie przyszedłem do Boga. Wyeliminowałem go na starcie. Chciałem, żeby mi przyklepał. Ma no. no, wolną wolę, zrobiłem jak chciałem. 13-200 w plecy. Dobra, ale to jest jedna grupa ludzi. Druga grupa ludzi, druga tendencja. Znaczy nie koniec to, może być jedna grupa ludzi, bo ja jedno i drugie, jak wam powiedziałem, wyczerpywałem. To jest ograniczanie Boga. To jest przychodzenie na zasadzie Boże. Nie wiem, czerwone skarpetki czy zielone. No śmieję się teraz, tak? Ale A czy B. A czy B. I wąsko. Wąsko, A czy B. Ja pamiętam, jeszcze tego kościoła nie było. I posłuchałem gdzie indziej nauczania, że ty nie możesz ograniczać Boga. Ty nie możesz tak w ogóle A czy B. No to ja mówię, dobra. To było A, B, C, D, E, F. I ja tylko, wiecie, naprawdę, ja tak funkcjonowałem i tak mi, ja się modlę i tak sobie lecę A, B, C, D i czekam, gdzie mam w ogóle jakieś takie flow, że coś, nie? A to się okazuje, że nic. Nic tu nie gra. Echo, echo od moich słów A, B, C, D, E, F, A, B, C, D, E, F. Tam ja sobie to nazywałem, tak? Ale nic nie było. Już go na starcie ograniczyłem. Bo miałem jakąś tam, miałem swoje koncepcje. Bo, Bo mój umysł do tej pory znał tylko takie rozwiązania. I tylko w tym szukał. Czyli polegał na czym? Na swojej duszy. Myślałem, że jeśli Bóg do mnie przyjdzie, to On do mnie przyjdzie tylko przez to, co ja znam. Oczywiście, nie, Bóg jest taki wszechmogący, Bóg może wszystko. Ale później wyczekując, czekasz... Na to, co znasz, na to, w czym dusza odczuwa komfort, na tym, w czym się czuje bezpiecznie. No? Tylko to nie jest przejście do Boga po rozwiązanie. I teraz do tego, aby zacząć transferować, w niezakłócony sposób odpowiedzi z, z ducha do duszy, potrzebujemy na pewno dwu, dwóch rzeczy. Po pierwsze wierzyć, że jesteś zjednoczony z Bogiem wiem jak. Naprawdę. Może to ci się wydawać teraz taki banał, ale przeżywanie tych banałów powoduje, że albo rośniesz, albo nie. Twoje życie się zmienia w dobrą stronę, albo nie. Czyli w ogóle ty funkcjonujesz sobie, idziesz sobie gdzieś, w twojej duszy wszystko gwiżdże, nie wiesz nic, nie wiesz, nie masz pojęcia co dalej, ale idziesz z przekonaniem: jestem zjednoczony z Bogiem, wiem jak. Ja, we mnie jest odpowiedź na to pytanie. Jestem. Moje imię to jest Michał, wiem, jak się nazywam. Dusza co robi? Boi się, bo się czuje niekomfortowo, bo ona chciała wprowadzić cztery warianty, powiedzmy, A, B, czy C czy D. I teraz gdzieś nagle wychodzi poza schemat. Ale co to jest zarządzanie duszą? Jedna z form. Kiedy bierzesz ją i zaczynasz w ogóle wprowadzać w inny stan, bo ona by cię poprowadziła, i jeszcze by ci wskazała z A, B, C czy D rozwiązanie, które jest najbardziej wygodne, tak? Ale nie, nie, nie o to chodzi. Czyli wierzysz, że rozwiązanie, że, że jesteś zjednoczony z Bogiem, wiem jak. Jak w ogóle rozpoznać to, że wierzysz? Pomimo, że nie będziesz widział jeszcze przez jakiś czas, może, w swojej duszy odpowiedzi, to będziesz miał bardzo wysokie poczucie bezpieczeństwa. Na poziomie duszy to, to, to nie zawsze jest tak, bo tak może być, że to ci się w ułamku sekundy przebije ta informacja. Nie. Ty na razie wierzysz, i budujesz siebie w tym, że Ty jesteś zjednoczony z Bogiem, wiem jak. To oglądasz. Wszystko do Ciebie krzyczy, ale teraz musisz to, ale teraz musisz tamto. Jak nie zrobisz tego kroku, dusza pierwsza krzyczy, że to się w ogóle koniec, śmierć, umarłeś po tobie. Ale Ty rozważasz: Jestem zjednoczony z Bogiem, wiem jak. Odpowiedź na tą sytuację w ogóle jest we mnie. We mnie, tutaj. Tu jest odpowiedź. Dlatego no mam bardzo wysokie poczucie bezpieczeństwa. I co? I wtedy pokój w sercu i pokój w umyśle. Bo jeśli realnie się na tym sfokusujesz, to tak to działa? Czyli będziesz przekonany, że za chwilę ściągniesz z ducha do duszy, tak, ściągniesz tą odpowiedź. Bo ty, wiesz, ty jesteś duchem. Ty tego w duszy nie widzisz, ale ty jesteś duchem. Więc ty wiesz, że to masz. Ja już to mam. I teraz ja wiem że skoro ja to mam, to za chwilę moja dusza musi to zobaczyć, bo moja dusza jest moim sługą i musi być mi posłuszna. Więc jeśli to jest we mnie, to ja to zaraz zobaczę, bez paniki, bez jakichkolwiek nerwowych ruchów i wychodzenie w to, że teraz to, co mi dusza podpowiada, nie. Mam rozwiązanie, ściągam to rozwiązanie, zobaczę to rozwiązanie teraz. Czekajcie, bo się zgubiłem. Co? W inny sposób. No Ja nie odpuściłem diabłu, wyrwałem z pyska, ale, ale z tamtego miejsca nie, bo popełniłem błąd. Z innego. Eee. Czyli masz, e, ściąga, wierzysz, że ściągasz to rozwiązanie. I teraz druga rzecz, czyli pierwsza, wierzysz, że jesteś zjednoczony z Bogiem, wie, wiem jak. Druga, oczekujesz z otwartą głową. Właśnie nie w tych koncepcjach. Oczekujesz, czyli wiesz, że za chwilę je ściągniesz, i głowa jest otwarta. Nie eliminuje Boga, nie ogranicza go, jest spokojna, bo wie, że ma odpowiedź. Jest cierpliwa, ale jest otwarta. Jak miałem jakąś koncepcję, która okazała się mylna, no tak, właśnie, że się pomyliłem, to Nigdy nie biegajcie, bo to rozprasza, ok? Ogarnijcie dzieciaki. Jak miałem jakąś koncepcję, ona była mylna, tak jak Wam powiedziałem, to nie popadałem w panikę, tylko. Miałem jedno przekonanie. Ta rzecz na pewno się zadzieje. Tylko inaczej niż założyłem. Nie zwątpienie, czy to się zadzieje, ona się zadzieje tylko inaczej, niż założyłem w duszy swojej. I wiecie, co zaczynałem robić? Na, zawsze tak robię w takiej sytuacji. Nasłuchuję i przyglądam się. Nasłuchuję i przyglądam się. Tu sobie wejdę, patrzę, jest życie? Nie ma życia. Tu jest życie? Zostaje. Idę dalej w tym temacie. Tu sobie coś wejdę, powącham, pachnie życiem, czy cuchnie śmiercią, Tak? Bo, co? Nie widziałem w duszy swojej, ale wiem, że jest. Ktoś powie, że to jest wiesz, że to jest takie małoduchowe. Duchowe jak najbardziej. Rzymian 521. Wszystkiego doświadczajcie. Co dobre, tego się trzymajcie. Nie bój się robić takich rzeczy. Jesteś przekonany, że jest rozwiązanie w tobie. Wiesz to, wierzysz w to, i teraz generalnie albo jesteś w stanie wydobyć je w swojej komorze. Ale jak się pomyliłeś, nie panikuj. Przyglądasz się. Jesteś czujny, ale, ale jesteś otwarty też. Jest jeszcze taka jedna rzecz, która jest, e, często się wiąże z takimi sytuacjami, że rozwiązanie wygenerowane przez Twój umysł rzadko kiedy cię zaskoczy. Nie? Wiecie? To jest takie, ty doskonale znasz swój umysł, ty doskonale wiesz, jakie umysł robi ci projekcje, co on ci jest w stanie w ogóle podpowiedzieć. Ci nie zaskoczy. Ale rozwiązanie Boże niejednokrotnie ci zaskoczy. Zaskoczy. Jeśli tylko nie nałożysz pewnych filtrów w swojej głowie, żeby je odrzucić, czy nie wziąć na, na poważnie. Chcę wam pokazać dzisiaj pewną historię. Przeczytam wam tą historię z Biblii. To jest historia Józefa. To jest historia, która z jednej strony jakby wiąże się bardzo z tym poselstwem, a z drugiej strony jest to historia, w której w ciągu ostatnich 3-4 tygodni przeszedłem pewną operację, że tak powiem, na swoim sercu. Więc tak jak powiedziałem, oprócz poselstwa będzie to też trochę świadectwa i trochę pokuty. Więc ma, jesteśmy w, w pierwszej księdze Mojżeszowej. Józef zostaje sprzedany do Egiptu. Jest napisane, że Bóg jest z nim i we wszystkim, co czyni, ma powodzenie. Tak? Dalej Józef zostaje zarządcą domu Potyfara, czyli dworzanina Faraona. Później jest akcja z żoną Potyfara, która go tam, nie może go zdobyć, tego tam oskarża, że on ją tam próbował seksualnie wykorzystać. Józef trafia do więzienia, dalej tam w więzieniu ma wykład snów, i w końcu przechodzimy do rozdziału 41, gdzie Józef wykłada sny faraona. I to wam przeczytam, i zaraz sobie o tym dalej porozmawiamy. To jest pierwsza Możeszowa, jakby ktoś chciał zanotować, 41 rozdział od 29 do 41. Nadejdzie teraz 7 lat wielkiej obfitości w całej ziemi egipskiej, a po nich nadejdzie 7 lat głodu. I zapomną, że była wielka obfitość w ziemi egipskiej i głód wyniszczy ziemię. Także, także nikt nie będzie pamiętał o obfitości w kraju z powodu tego głodu, który nastąpi. gdyż będzie on bardzo ciężki. A że sen powtórzył się faraonowi dwukrotnie, znaczy to, że ta rzecz jest u Boga postanowiona i Bóg niezwłocznie ją wykona. Niech więc faraon upatrzy teraz męża rozsądnego i mądrego i niech ustanowi go zarządcą całej ziemi egipskiej. Niech faraon działa i niech ustanowi namiestników nad krajem i zbiera piątą część urodzajów w ziemi egipskiej przez 7 lat obfitości. Niech nagromadzą wszelkiej żywności podczas tych dobrych lat, które nadejdą. Niech gromadzą zboże z polecenia faraona, niech składają po miastach żywność i przechowują ją. Żywność ta będzie zapasem dla kraju na siedem lat głodu, które nastaną w ziemi egipskiej i kraj nie będzie wyniszczony przez głód. Podobało się to faraonowi i wszystkim jego dworzanom. Rzekł wtedy faraon do dworzan swoich, czy moglibyśmy... Czy moglibyśmy znaleźć innego męża, który miałby Ducha Bożego jak ten? Do Józefa zaś faraon rzekł: Skoro Bóg oznajmił ci to wszystko, to nie ma nikogo, kto by był tak rozsądny i mądry jak Ty. Ty będziesz zarządzał domem moim, a do poleceń Twoich będzie się stosował cały lud mój. Tylko tronem będę większy od Ciebie. Na to rzekł faraon do Józefa: Oto ustanawiam Cię namiestnikiem całej ziemi egipskiej. Na paru wersetach z tego chcę się zatrzymać. Werset 33. Józef, natchniony przez Ducha Bożego, manifestuje mądrość i manifestuje spryt. Niech więc faraon upatrzy teraz męża rozsądnego i mądrego, i niech ustanowi go zarządcą całej ziemi egipskiej. Niech faraon działa i niech ustanowi namiestników nad krajem i zbiera, zbiera piątą część urodzajów w ziemi egipskiej przez siedem lat obfitości. Są różne strategie, strategie zarządzania. Są zarządzania, tak zwanego kryzysowego, że tak powiem. Ale w tym wypadku to mądrość Boża podpowiedziała Józefowi, aby nakłonił faraona na potrzebę wprowadzenia 20-procentowego podatku. 20-procentowy podatek. Co on wiedział? On wiedział, że ludzie w dobrobycie. Źle zarządzają pieniędzmi, że tak naprawdę nie zarządzają. Bo jeśli, kiedy są lata ofitości, to ludzie mówią: i tak mam, więc wydają na pałę. O tak, bo mnie stać. On to wiedział. On to wiedział. I i tak będą wszyscy szczęśliwi, bo lata offitości. Ale tak jest, słuchajcie. Ludzie czy firmy tną koszty wtedy, kiedy jest kryzys, a powinni w dobrobycie. I ja nie mówię teraz o chciwości. Nie mówię o skomstwie. Mówię o tym, że tak naprawdę prawidłową taką gospodarkę w zakresie przychodów i koształ określa się wtedy, kiedy masz nadmiar. Nadmiar. Bo wtedy, kiedy masz brak, to ty patrzysz wąsko, lęki przychodzą do ludzi. I wtedy, aby przetrwać, włącza się taki sydlem. I Józef to doskonale wiedział. Boża mądrość mu objawiła to, aby poszedł w tą stronę. Dalej. To mądrość Boża i spryt spowodowały, że Józef rozegrał to w taki sposób, że on był jedynym wiarygodnym kandydatem. Jedynym wiarygodnym. Niech teraz faraon szuka takiego męża Bożego, bo te Twoje wszystkie, nie powiem co, tak, nie mają pojęcia, co to oznacza. Może faraon znajdzie. Może on gdzieś jest tutaj bliziutko. Mądrość i spryt. Bądźcie niewinni jak gołąbice i chytrzy jak węże. Werset 44. Jam jest faraon, lecz bez twojego zezwolenia Józefie, nie wolno nikomu w całej ziemi egipskiej podnieść ręki ani nogi. Zobaczcie, jaką miał pozycję, gdzie go wyprowadziła mądrość Boża i posłuszeństwo. Posłuszeństwo. 20% podatek przywalił. A jak zareagowałbyś teraz na 20% podatek? Powiedziałbyś, że to mąż może? Tak z innej strony. Tak z innej strony w ogóle. Tak z innej strony spójrz. Ja tylko pokazuję, żeby nie patrzeć do wszystkiego schematycznie. I przeczytam wam teraz wersety 47-49 najpierw. A ziemia rodziła obficie przez siedem lat urodzaju. W tych siedmiu latach, które nastały w ziemi egipskiej, gromadził wszelką żywność i składał zapasy w miastach, składał w nich zbiory z okolicznych pól. Tak nagromadził Józef tyle zboża, jak piasku morskiego, tak wiele, że zaprzestał mierzyć, bo nie można było go zmierzyć. I dalej, 53-56. A gdy skończyło się 7 lat obfitości w ziemi egipskiej, rozpoczęło się siedem lat głodu, jak, jak przepowiedział Józef. Głód był we wszystkich krajach, ale w całej ziemi egipskiej był chleb. Ale gdy również w całej ziemi egipskiej zapanował głód, lud wołał do faraona o chleb. Wtedy faraon mówił do wszystkich Egipcjan: idźcie do Józefa i czyńcie, co wam powie. A głód był na całej ziemi. Wtedy otworzył Józef wszystkie spichlerze, spichrze i sprzedawał. Egipcjanom zboże, gdyż głód coraz bardziej dawał się we znaki w ziemi egipskiej. Jak się na tym zatrzymałem, to mówię wow, klasyczny przykład podwójnego opodatkowania. Zabrał im, oni się cieszyli, bo im starczało. Nie mają już nic. Są puści kompletnie, przychodzą do Niego, a On mówi: Sprzedam Wam. Sprzedam Wam. Kto Mu powiedział, że ma tak robić? Bóg. Ale zaraz będziemy o tym, o tym dalej e, mówić. Ale pójdźmy do rozdziału 47. Rzecz się ma trochę dalej. I przeczytajmy fragment. Ja mam, I teraz wchodzę wam też trochę swoje świadectwo. Poselstwo połączę ze świadectwem, bo ponieważ czytałem sobie to, doszedłem już do tych wniosków, z którymi się teraz wam podzieliłem. I czytam sobie dalej. 47 rozdział, od 13,26. A w całym kraju nie było chleba, bo głód był bardzo ciężki, także ziemia egipska i ziemia kananejska ginęły z głodu. Za zboże, które nabywano, ściągał Józef wszystkie pieniądze znajdujące się w ziemi egipskiej i w ziemi kananejskiej. Pieniądze te oddawał Józef na dworze faraona. A gdy wyczerpały się zasoby pieniężne w ziemi egipskiej i w ziemi kananejskiej, przyszli wszyscy Egipcjanie do Józefa mówiąc: Daj nam chleba. Dlaczego mamy umierać na oczach Twoich, skoro brak nam już pieniędzy? Na to odpowiedział Józef: Dajcie bydło wasze, a dam wam za bydło wasze, skoro brak wam pieniędzy. Wtedy przygnali bydło swe do Józefa i dawał im Józef chleb za konie i za stada owiec i za stada bydła i za osły. Tak to w owym roku zaopatrywał ich w chleb za wszystko ich bydło. A gdy upłynął ów rok, przyszli do niego następnego roku i rzekli do niego, nie taimy tego przed Panem naszym, że skoro skończyły się nam pieniądze, a stada bydła należą do Pana naszego, nie pozostało nam już nic, co moglibyśmy dać Panu naszemu, jak tylko ciała nasze i role nasze. Dlaczego mamy ginąć na oczach Twoich, zarówno my, jak i rola nasza? Kup więc za chleb nas i rolę naszą. Będziemy wraz z naszą rolą niewolnikami faraona. Tylko daj nam ziarna siewnego, abyśmy utrzymali się przy życiu i nie zginęli, a ziemia nie była pustkowiem. I tak wykupił Józef wszystką ziemię uprawną dla faraona, bo wszyscy Egipcjanie sprzedali role swoje, gdyż głód dał im się we znaki. Tak to cały kraj stał się własnością faraona. Co, co do ludności zaś, oddał ją całą w poddaństwo. Od jednego krańca Egiptu do drugiego. Nie wykupił tylko ziemi kapłańskiej, bo kapłani mieli stałe zaopatrzenie wyznaczone przez faraona i żyli z tego zaopatrzenia, które im wyznaczył faraon. Dlatego nie sprzedali ziemi swojej. I rzekł Józef do ludu: Oto kupiłem dziś dla faraona, was i role wasze. Macie tu ziarno siewne. Obsiejcie więc rolę, lecz zbiorów oddacie piątą część faraonowi. Natomiast cztery piąte pozostaną wam na zasianie roli i na wyżywienie was, domowników waszych, i na wyżywienie dzieci waszych. Oni odpowiedzieli: Utrzymałeś nas przy życiu, abyśmy tylko zyskali łaskę w oczach pana naszego, a będziemy niewolnikami faraona. Tak ustanowił Józef przepis, który obowiązuje do dnia dzisiejszego, co do roli w Egipcie, że piątą część zbiorów, że piąta część zbiorów należy do faraona. Tylko rola samych kapłanów nie stała się własnością nie stała się własnością e, faraona. Kiedy przeczytałem ten fragment, jeszcze nie, nie wiedziałem, przeczytałem go po prostu, czytałem, modliłem się, czytałem. Tu święty mówi do mnie, przeczytaj jeszcze raz. Jak tu Święty tak mnie mówi, to wiem, że czegoś nie widzę. To za chwilę się włączy też moje świadectwo. Ja mówię, czego nie widzę, panie? Mówi, zaraz zrozumiesz. Przeczytałem jeszcze raz. No i wtedy właśnie pokazały mi się te białe litery. I one mi się pokazywały jakby w dwóch kierunkach. Z jednej strony w stronę tego poselstwa, o którym wam powiem, a drugie w stosunku do mojego życia, o którym też wam za chwilę powiem. W wersecie 14 czytamy, że Józef ściągnął do siebie wszystkie pieniądze, które były w obrocie. Wyobraźcie sobie, to mamy kraj, potężny kraj. Józef, który najpierw zabrał im zboże, później handlował z nimi, tym zbożem, do tego momentu, że ża żaden pieniądz nie był w obrocie, który nie byłby u niego. Wydoił ich z wszystkiego. 16, 17 wersety. Nas, co robi dalej Józef? Jak oni już nic nie mają? Mają puste kieszenie. Józef ściągnął wszystkie bydło, konie, osły i stada owiec od tych ludzi. Ogołocił ich. Z uśmiechem na ustach. Werset 19-20. Kiedy, i to się ludziom skończyło, ludzie zaproponowali swoją ziemię i swoją wolność. Józef bez gula to wziął. On to wziął. Tak? I mało tego. Na tym nie poprzestał. Miał już wszystko. Ale werset 24. I teraz z tej ziemi, która już nie jest wasza, ale którą będziecie uprawiać, jeszcze piątą część oddacie. Piątą część oddacie. Czy można było inaczej? mi się zastanawiać. Czy można było podejść do tego zagadnienia dużo inaczej? Czy na przykład nie można było tak, że przez te siedem lat będę szkodził, szkolił ludzi, jak zarządzać swoim mieniem. Przecież to nie przybyło z zboża, ani niczego innego w tym czasie, nie. To Faraon zarządzał i gromadził pod siebie. Ale mógł inaczej być. Zorganizuje cykl szkoleń. Powiem wam, jak nie przejadać, jak głupio nie wydawać kasy, żeby wam starczyło na, tym, na, na te, na te e, siedem lat, nie? Ale jednak Bóg powiedział mu, aby był poborcą. Poborcą. I teraz. My musimy być gotowi. Że odpowiedź od Boga. Instrukcja od Boga, tak? Ona może zaskoczyć Ciebie. Powiedzmy, masz w sercu głoszenie ludzi do Ewangelii. Granica między humanizmem a głoszeniem Ewangelii i moralnością jest bardzo śliska. Łatwo to przekroczyć. Zaraz Wam opowiem o swoim życiu. Bo może będziesz musiał być jak Józef. Może będziesz musiał tak robić w jakichś okolicznościach. Czy usłyszysz to? Bo to mądrość Boża do niego powiedziała w ten sposób. Bo to mądrość Boża go wyniosła. W tym czasie trzeba było tak zrobić. Ale przejdę teraz do swojego pytania, do swojej rozmowy. Jest to proste pytanie, które mnie rozwaliło. A ty, co byś zrobił na jego miejscu? Proste pytanie. A to masz pytanie od Ducha Świętego, a nie od sąsiada przez płot. Ty wiesz, wszystko widzisz w łamku sekundy. Zapisałem nawet tą rozmowę, bo wiedziałem, że może mi to trochę kosztować. Rozrywa mnie wewnętrznie, płaczę i mówię. O, rozdałbym część za darmo, panie. Rozdałbym za darmo. Nie chciałbym ich tak dojeżdżać. Ktoś bym tak ustanowił sobie tak po trochu, ale część bym rozdał. On mówi do mnie, ale to ja mu zleciłem to zadanie. To ja mu zleciłem to zadanie. W tym czasie i w tym miejscu miał wykonać właśnie to. Ale ja idę dalej, wiecie, w swoich tych. mówię, panie, wiem, bo to chodziło o Egipt. Chodziło o to, żeby złupić Egipt. On mówi do mnie, to w ogóle nie chodziło o Egipt, tylko o posłuszeństwo mojemu słowu. O posłuszeństwo mojemu Słowu. I powiedział mi coś jeszcze, co mnie wbiło całkowicie, ale było całkowitą prawdą. Powiedział, wiesz dlaczego byś rozdał? Bo jesteś samosprawiedliwy w tym obszarze. Chciałbyś być świętszym ode mnie w swoim mniemaniu. Chciałbyś być większy i lepszy niż moja prawda. Taki chciałbyś być. Nie miałem ani słowa, które mogłem powiedzieć, wiecie, że jest, jakkolwiek, że jest jakkolwiek inaczej. To jest świeży temat. To Ostatnie 3-4 tygodnie. Ja wiedziałem już, że w tej całej historii, jeśli chodzi o moje życie, nie chodzi teraz o, o Józefa, tylko chodzi o mnie. Że Bóg mi robi pewną operację na moim umyśle, w mojej głowie. Coś Wam powiem. Od, od momentu swojego nowego narodzenia miałem taką mentalność, że wszystko w Królestwie chciałem robić za darmo. Wszystko. Wszystko będę robił za darmo. Wielokrotnie sobie tak to mówiłem i ja się zgadzałem z nauczaniami Artura, ale gdzieś wewnętrznie zakładałem, że ja sam zarobię na swoją służbę. Ja sam. Nigdy nie miałem problemu z podejściem do świata. Nigdy nie miałem problemu z tym, żeby wyceniać swoje usługi w ten sposób, żeby po prostu zarabiać na nich dobrze. Tu nie było w ogóle problemu. Ale w służbie wszystko chciałem robić za darmo. Taką miałem wizję, taką miałem duszewną wizyjkę. Wiecie, kiedy usłyszałem to słowo, kiedy miałem ten dialog, przecież od lat stoję i mówię na ulicach, że nasze ludzkie cnoty, nasza ludzka sprawiedliwość, tam jak brudne, splugawione szmaty, ale miałem taką cnotę, rozumiecie, Taką moją malutką cnotę. Która, z którą chciałem się jednak poczuć lepszy w jakiś sposób, większy. Że prawda nie wystarcza. Że ja mogę bardziej, być bardziej szlachetny, taka, taki bardziej cnotliwy. Ale tego dnia to wszystko prysło. Moje życie, wiecie, wam powiem tak, jak dzielę się swoim wyglądam mniej więcej tak. Ja pracuję 7 dni w tygodniu. Śpię po pięć, sześć godzin, bywa, że mniej, rzadko kiedy śpię więcej. Ja, na przykład, ja nie mam czasu, absolutnie, nie, ja tutaj teraz nie narzekam, ja opowiadam coś. U mnie w kalendarzu nie istnieją takie y, pozycje jak sprzątanie, robienie zakupów, ja tego nie znam. Ja jestem mistrzem świata w zarządzaniu kalendarzem. U mnie jest do, dopasowane tak wszystko do perfekcji każdy czas, że wielu ludzi nie wytrzymałoby tego ciśnienia ponieważ tyle rzeczy mam też, mam też na sobie i y, mam też na swojej głowie, tak? Kontakty z ludźmi, ewangelizację, pisanie kazań. I to wszystko, to wszystko, co robisz, plus jeszcze kontrakty, tak? Żeby finansować służbę, finansować życie, finansować, finansować y, rodziny. I to moje podejście było takie, że nawet jak dostałem kilkaset złotych z funduszu ewangelizacyjnego, wiecie, co ja robiłem? Od razu je dawałem, jakby nie parzyło mu nie patrzył, gdzieś od razu to lokowałem. To ta moja cnota. Ale potem 20 godzin zasuwałem, żeby to wszystko spiąć. Ale tak miałem. I wiecie co? I powiem więcej. I w swoim sercu uważałem, że to jest lepsze niż prawda Boża. Dlatego tak to wynosiłem. Że to jest bardziej szlachetne. Zobaczcie na przykład. Tematy fundacji, nie? Działamy, robimy. Nigdy nie wzięliśmy złotówki. Nigdy. Kolejny darmowy etat. Wrzucić, zrobić, załatwić, tak? Kiedy tam jesteśmy, to ja nie zarabiam. Wracam, pracuję podwójnie. No, żeby nadrobić czas, kiedy nie zarabiam. Wszystko zaczęło mi. W tej głowie pracować. I od jakiegoś czasu modliśmy się z Julitą. O zmianę tej sytuacji. Bo boję wiedzieliśmy, że ja się zaoram, jak tak będę żył. Że się zaoram. Tylko coś Wam powiem dalej, że ja w swoim sercu i w swoim umyśle, modląc się z nią o to i w ogóle stając cały czas, nastawiałem się, że rozwiązanie przyjdzie przez jakiś cudowny kontrakt. Że ja sam. Ja sam. Ja sam. Wiele razy przeklinałem ja sam, ale tu stałem i ja sam. Ja sam. I moje podejście było blokerem do pewnych rzeczy. Duch Święty przekierował, przekierował bardzo szybko moją głową. Mówi, co mówi słowo. Od razu wyświetlony przed oczami do Tymoteusza. Starszym, którzy dobrze swój urząd sprawują. Należy oddawać podwójną cześć. Tak mówi, tak mówi tłumaczenie. Wiecie, jak mówi oryginał? Starszym, którzy dobrze sprawują swój, należy oddawać podwójną w miarę kasy. Tam nie ma słowa cześć, to jest kasa. Oni się błogosławili. Podwójna miara kasy. I chwilę dalej. Godzien jest robotnik zapłaty swojej. Ja leżałem i ryłem. Leżałem i ryłem. I pomimo, że znam zasady Boże, chciałem znaleźć jakieś ale. Ale może coś. Ale może moje będzie bardziej, bardziej znotliwe. Nie ma innej prawdy. Ja wiem, że ja w pewnym sensie próbowałem stworzyć lepszą wersję prawdy. To jest, wiecie, temat samosprawiedliwości, to jest tak szeroki temat. To jest tak szeroki temat, że to tylko pogrzebać w sobie. Przecież piękne intencje. Jakże szlachetne. Jak znotliwe. Nieważne. Że spałeś 4 godziny. Za... Nieważne, ogień! Leć dalej. A słowo mówi: godzien jest robotnik zapłaty swojej. Chciałem stworzyć coś większego: coś lepszego niż prawda Boża. I cię pokutuję z tego. Realnie z tego pokutuję, dlatego mówię Wam o tym publicznie. Swoje już w tym temacie wypłakałem, bo nie macie pojęcia. Ile mnie to kosztowało, żeby to, to powiedzieć? Moją duszę. Wrócę do całego wątku, bo on jest spójny. Szukając rozwiązań. Nie polegaj na swojej duszy jej koncepcją. Moja miała w tym obszarze koncepcję. Nie wiem, jakie twoja robi ci projekcje. Niech mój przykład będzie dla was inspiracją. Inspiracją. Świadectwem Jezusa jest duch proroctwa. Tak w Twoim duchu odpowiedzi są na każde Twoje pytanie. Moja dusza nie była gotowa, nie chciała tego usłyszeć, co Wam teraz powiedziałem. Moja dusza nie. Bo ja tworzyłem lepsze projekcje. Lepsze. Coś lepszego niż prawda Boża. Pamiętaj też dzisiejszego dnia, każdego dnia, że nazywasz się Wiem Jak. Wiem Jak. Że w Twoim duchu jest odpowiedź na każdą sytuację. Nawet jeśli się coś przeraża, stajesz w czymś, w czymś zupełnie nowym. Nie masz wiedzy, nie masz wykształcenia w tym kierunku, wydaje Ci się, że jesteś sam. To Bóg, wiem jak, mieszka w Tobie. Wiem jak. Pierwsza rzecz, nie panikuj. Na tym się skoncentruj, o tym myśl. Żyj tą świadomością. Zanurzaj się w modlitwie, tak? Miej otwarty umysł. Nie panikuj i oczekuj z wiarą, tak? Czekając na ten transfer z ducha do duszy. I teraz rozwiązanie, które przyjdzie do Ciebie od Boga może być dla wielu nieakceptowalne. Wielu mogą nie zaakceptować Józefa z jego koncepcją, tak? Bo dlaczego? Bo może się nie mieścić w duszewnych koncepcjach akceptowanych przez system tego świata, przez religię, przez obyczaje pewnej grupy, czyli jakąś, jakąś Samo sprawiedliwość utworzoną w jakiejś yy, większej grupie. To, ale tu nie ma znaczenia. Zacznij od ogłaszania, że nazywasz się wiem jak, tak? Jeśli chcesz coś znaleźć, ja to często o tym też wam mówię, że szukaj kop. Bądź jak górnik. Kop. Kop. Przepełniony świadomością, że jesteś wiem, jak ale szukający, sprawdzający, tak jak powiedziałem. Tak wszystkiego doświadczajcie, ale tego, co dobre się yy, trzymajcie. Tak? Badaj rzeczy, przyglądaj się im. Nie polegaj wyłącznie właśnie na stanie takim yy, doświadczeń czy, czy wiedzy yy, swojej duszy. I teraz te slogany takie, które to już dzisiaj padało, że w ogóle Bóg jest z tobą i po twojej stronie. Wierzysz w to? Wierzysz w to w swoich wyznaniach? Pójdziemy wszyscy jutro w poniedziałek. Kochasz poniedziałek? Kochasz wyzwania, czy kochasz te miejsca, kiedy wchodzisz i jeszcze nic nie widzisz. Pokochaj. Pokochaj, bo to tak idzie rozwój też. Bo, jeśli, bo inaczej jest stagnacja. Siedzimy, jest komfort i mamy mrzonki o przebudzeniu, mamy mrzonki o, o jakimś tam naszym wielkim wpływie. Nie? A to wygodny fotel. Wygodny fotel, który gdzieś tam sobie uszyliśmy, nie? I sobie wchodzimy. Stajesz w nowe. I teraz. Kto idzie? Idzie Asia, wiem jak. Nie jak tu przetrwać. Jak tu królować w tym obszarze. Wiem jak tu królować. Jak wycisnąć całą potęgę błogosławieństw. I cały potencjał Królestwa Niebieskiego w tym temacie. W poniedziałek. Ale jestem jarana na poniedziałek. Wiecie właśnie, podobało mi się to w tej usłudze... Artura Hagina, co było, że nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ja sobie nawet zapisałem, że on wielokrotnie powtarzał prostą rzecz. Za chwilę stanie się coś niesamowitego. Będą działy się cudowne dzieła Boże, będą znaki i cuda. On w to wierzył. W ogóle wszędzie mówiłem też w że nie chcę o tym mówić, on wierzył też we władzę i też to pokazywał. Ale to jest to nastawienie. To będzie piękny poniedziałek. Najlepszy z poniedziałków, bo reszta już jest historią. I szukać tych nowych obszarów. Szukać tych nowych rzeczy. A nie unikać, bo to jest zasadnicza różnica. Czyli, o, nowe, to tutaj trzeba, e, trzeba tego unikać. Kochani, w związku z tym, że powiedziałem, że jest to też moja pokuta i zmiana. To przemyk weź koszyk. I zbierz koszyk. I teraz coś Ci powiem. Potrzebujemy w ogóle odkorkować pewien kanał błogosławieństwa. Wy go potrzebujecie ode mnie, a ja od was. Potrzebujemy to odkorkować. Ale teraz, jak będziesz wkładał kasę do tego koszyka. Pamiętaj, nie dajesz na dzieci w Afryce. Nie dajesz na kościół w Kenii. Dajesz dla Michała Korgola i jego domu. I tak będzie teraz po każdej mojej usłudze. Bo ja już swoją lekcję odrobiłem. Amen. Przemek, zbierz kasę. Jak ktoś nie ma dzisiaj, bo jest zaskoczony, niech podejdzie do mnie po spotkaniu, bo to nie jest emocjonalny wyskok. I powiedz prosto do mnie, ile mi jutro kasy przelejesz na konto.